O Jezu. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś z kubkiem kawy. W sumie już ta kawa jest wypita, więc sobie ten kubek pozwolę odłożyć. Przechodzimy do prognozy pogody. W sumie pogadamy sobie znów o opadach i znów o tym ochłodzeniu, bo o to mnie pytacie, to raz. A dwa, no coś się zaczyna dziać i w weekend najbliższy możliwe, że będziemy mieli niż nad Polską, prawdopodobnie niż górny, dosyć słaby, ale jednak już dający pewne zmiany w pogodzie i być może dający prócz deszczu również ochłodzenie. Sprawdźmy, zacznijmy od sytuacji barycznej i od sytuacji ogólnej, jaka jest teraz we wtorek w godzinach porannych. A co się dzieje w godzinach porannych? Ano, nad Polską nadal pogoda wyżowa, aczkolwiek lokalnie w Polsce północno-zachodniej więcej zachmurzenia. Chmury i opady deszczu znajdują się nad Danią, nad południem Półwyspu Skandynawskiego, również nad Wielką Brytanią, nad Hiszpanią. No i cóż, niż również mamy już nad Morzem Czarnym, natomiast wyże nadal panują przede wszystkim w Europie Środkowej, przede wszystkim nad Polską. No jak się dokładnie przyjrzymy w godzinach porannych, niewiele u nas się pod tym kątem zmieniło. Mamy lokalnie zachmurzenie w Wielkopolsce, również tutaj gdzieś w okolicach Konina, tam od rana gdzieniegdzie pada słaby deszcz, tworzą się komórki konwekcyjne na takiej dosyć małej strefie konwergencji. Może coś tutaj ciekawego odpali, ale poza tym raczej piękna, słoneczna pogoda, ciśnienie najwyższe w Polsce północno-wschodniej 1021 hektopaskali, niższe w Polsce południowo-zachodniej 1016 hektopaskali. No i cóż, mamy trochę waszych raportów. Zapraszam przede wszystkim w pierwszej kolejności, zapraszam Was do Międzyzdrojów na piękny zachód słońca, zdjęcie użytkownika Nick Fury. Bardzo ładne zdjęcie, chmury piętra wysokiego, między innymi chmury cirrus, no dają takie fajne, piękne, malownicze zachody słońca i wschody słońca. Więc jak macie jakieś takie zdjęcie, możecie oczywiście do nas przesłać. No i przenosimy się teraz do Jeleniej Góry, bo Jelenia Góra już nie pierwszy raz w tym roku dotknięta była przez intensywne opady deszczu, a to było związane z komórką burzową, która no, była izolowana, ale przede wszystkim dobudowywała się znów nad Jelenią Górą. Tutaj orografia terenu dała się we znaki. No i z oddali widzimy tutaj zdjęcie użytkownika raportu w Zowiet. Widzimy chmury mammatus. Te chmury zawsze oznaczają, że ta komórka burzowa jest przynajmniej dosyć silna. Tak było chociażby w tym wypadku. Ja tutaj teraz posiłkuję się radarem niemieckim Meteorologix. Bardzo fajna sprawa, niestety na Polskę w większości nie działa. No ale tak się składa, że na zachód od Jeleniej Góry on tutaj bardzo dobrze nam pokazuje jeszcze, co tutaj się działo. No i mieliśmy komórki konwekcyjne, komórki burzowe, które tworzyły się praktycznie jedna nad drugą, za drugą przed Jelenią Górą i nad Jelenią Górą się przemieszczały. Tam w ciągu 2-3 godzin po południu w poniedziałek występowały po prostu ulewne opady deszczu. Wtorek natomiast rozpoczęliśmy w godzinach porannych z temperaturami no całkiem przyjemnymi w Polsce północnej, centralnej, również wschodniej od 13 do 14, 16, 17, 19 stopni Celsjusza, jedynie na krańcach południowo-zachodnich 22 do 23 stopni Celsjusza. Wtorek to wyż nad Polską cały czas, my będziemy pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia, niżej ksania będą znajdowały się na zachodzie Europy, no i cały czas będą blokowane przez ten silny wyż Quentin. To będzie powodowało, że do Polski nadal będzie docierać powietrze gorące, powietrze kontynentalne, suche, więc sucho, gorąco. Dzisiaj może być apogeum ciepła w tym tygodniu 30-32 do 33 stopni Celsjusza. Od zachodu niżej ksania próbują pompować powietrze chłodne z nad Oceanu Atlantyckiego, ale za bardzo się to nie zdaje, ponieważ mamy właśnie tą blokadę wyżową. No i we wtorek przez cały dzień w Polsce słoneczna pogoda, lokalnie chmury piętra wysokiego, lokalnie przede wszystkim w górach, ale też gdzieniegdzie mogą pojawić się formacje burzowe, które będą bardzo izolowane i po prostu bardzo ograniczone obszarowo. Sieć Obserwatorów Burz wydała prognozę burzową na tereny górskie. Tutaj przede wszystkim marginalne zagrożenie burzowe, bo orografia terenu może się przyczynić do utworzenia się komórek burzowych właśnie nad górami i tu musicie, będąc w górach, wziąć to pod uwagę. Warto mieć jakąś aplikację, która będzie Was ostrzegała przed właśnie tworzącymi się komórkami burzowymi. Ja ze swojej strony polecam aplikację Monitor Burz. Tak jak wspominałem wcześniej, wtorek będzie z bardzo wysokimi temperaturami. W Polsce południowo-zachodniej 32, nawet punktowo 33 stopnie Celsjusza. W wielu miejscach kraju 30 stopni Celsjusza, jedynie w Polsce wschodniej, na krańcach południowych i północno-zachodnich 24, 26 i 28 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach maksymalny na krańcach południowo-zachodnich do 50 km na godzinę, na zachodzie do 30 km na godzinę, na pozostałym obszarze od 10 do 20 km na godzinę, wiejący ze wschodu w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. Moi drodzy, przenosimy się teraz do kolejnych dni. No i tak jak wspominałem, wtorek, środa, czwartek i częściowo piątek bez żadnych większych zmian. Jak widzimy tutaj na wysokości 500 hektopaskali polegało potencjału. Co możemy tutaj zobaczyć? Wyże pole podwyższonego ciśnienia cały czas nad Europą Północną przede wszystkim, po części również zachodnią, no to będzie mimo wszystko powodowało blokadę wyżową. Owszem, będzie niż na pograniczu tutaj gdzieś w okolicach Wielkiej Brytanii. Słabe niże będą tworzyć się na południu Europy, ale dla nas, dla Polski niewiele tutaj będzie to powodowało zmian, no bo będziemy mieli wysokie temperatury i będziemy mieli cały czas suche powietrze, bo te wyże będą do nas kierowały powietrze kontynentalne. Sytuacja zacznie zmieniać się w piątek po południu wieczorem i w sobotę oraz w niedzielę. Przejdźmy teraz sobie do soboty. No i tutaj już wchodzi nam model ICON, pierwsze wyliczenie modelu ICON na sobotę, bo w ostatnim materiale chyba z wczoraj mówiliśmy tylko o ECMWF i GFS. Teraz mamy ICON, czyli już model średnio-krótkoterminowy. I co my tutaj widzimy w sobotę? W sobotę widzimy pewne zmiany, bo już tutaj nie ma wyży nad Skandynawią. Wyż zostanie wypchnięty bardziej w kierunku Rosji, no i pojawi się na pograniczu polsko-niemieckim niż. Niż dosyć płytki, widoczny na 500 hektopaskali, bardzo dobrze na tej wysokości, przy gruncie zdecydowanie mniejszy, więc to bardziej niż górny, ale mimo wszystko ten niż zmieni nam cyrkulację, będzie napływało do nas powietrze z południa Europy, następnie z zachodu Europy, więc już te suche powietrze być może właśnie w tą sobotę, niedzielę zostanie wyparte. Sprawdźmy, jak to by wyglądało przy gruncie. Owszem, według modelu ICON jest widoczny niż, dosyć słabo, ale jest widoczny niż tutaj na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Wyż Quentin faktycznie odsunie się już nad Rosją, ale nadal będzie z wysokim ciśnieniem wpływał na pogodę po części w Polsce północno-wschodniej zapewne. To wszystko będzie powodowało, no tutaj według modelu ICON mimo wszystko pewne zmiany, ponieważ ten niż będzie tworzył nam zachmurzenie między innymi nad Polską. To spowoduje również obniżenie temperatur, pojawią się prawdopodobnie opady deszczu. Te gorące powietrze i suche powietrze ze wschodu będzie miało coraz większe trudności z napłynięciem do Polski, natomiast do nas zacznie bardziej płynąć powietrze z południa właśnie za sprawą cyrkulacji tego niżu. To jest jeden z wariantów, który może wystąpić właśnie w sobotę i sprawdźmy pierwsze wyliczenia modelu ICON. No w końcu opady. W końcu opady wędrujące właśnie zgodnie z cyrkulacją niżu, tworzące się nad Polską między innymi i kierujące się w kierunku Polski Północnej, Północno-Wschodniej. Według modelu ICON popadać może całkiem dobrze w pasie Polski Wschodniej, pod warunkiem, że ten niż 1 się utworzy i 2 utworzy się właśnie tutaj na pograniczu polsko-niemieckim. Co więcej, to by spowodowało spadek temperatur, tak jak mówię, i w sobotę Jaka środa. I w sobotę w godzinach wieczornych, popołudniowych, wieczornych w Polsce południowo-wschodniej 18-19 stopni Celsjusza tylko, w Polsce centralnej 24-26 stopni Celsjusza, więc no, mielibyśmy bardzo fajne tutaj spadki temperatur i deszcz, czyli to, czego wszyscy chcemy, deszcz i spadki temperatur. Moi drodzy, mamy jeszcze model ECMWF. Sprawdźmy, jak tutaj wygląda sytuacja na wysokości 500 hektopaskali dla soboty. No i owszem, tu też widzimy ten niż, ale widzimy go bardziej przesunięty na południe i trochę słabszy, wyż odsunięty troszkę bardziej nad Rosję niż na południe od Wielkiej Brytanii, więc sytuacja całkiem podobna. Napływ gorącego powietrza, ale tym razem z nadmorza śródziemnego, między innymi w kierunku Polski, a z zachodu zaciągnięcie chłodniejszej masy powietrza. Czy by tak było? Sprawdźmy sobie, jak to by przy gruncie wyglądało dla modelu ECMWF. Bardzo podobnie nadal byśmy mieli formujący się niż gdzieś na pograniczu polsko-niemieckim, aczkolwiek w tym modelu przy tym niżu byłoby zdecydowanie mniej zachmurzenia, zdecydowanie mniej opadów i nad Polską nadal by płynęła gorąca, rozgrzana masa powietrza z nad tutaj bardziej Kaukazu, tutaj z nad tych regionów właśnie południowego wschodu i wschodu Europy i to wszystko by tutaj nam do Polski płynęło, natomiast wraz z przemieszczaniem się powolnym tego niżu zaczęłoby napływać chłodniejsze powietrze. W tym wariancie, tak jak wspominałem, zachmurzenia i opadów byłoby na tę chwilę mniej, przede wszystkim Polska południowa i Polska centralna, mówimy tutaj o sobocie i niedzieli. Jeśli chodzi o temperatury, no to tutaj temperatury byłyby już wyższe. Mielibyśmy temperatury rzędu 26-28 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej, północnej, centralnej. Jedynie w górach i na Podhalu oraz w Bieszczadach te temperatury byłyby niższe. Oczywiście będziemy dalej monitorować tą sytuację. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, czy czekacie właśnie na to ochłodzenie i na te opady. Dziękuję Wam patronom i wspierającym za to, że wspieracie nasz kanał. Zapraszam do wsparcia. Oceńcie ten film, napiszcie komentarz, dyskutujmy pod tymi filmami. Możecie zasubskrybować kanał albo po prostu zostać wspierającymi naszego kanału. O właśnie! Ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia.